Ty no nie wiem, jak tam twoja meduza parząca z rogu działa, parze do Bukowica, co się parzy w Świnoujściu za kubek doktora Edkera. Siemaneczko, tutaj Brokes Mateusz Spysiński. Dzisiaj będzie na poważnie. Moi drodzy, nie wiem, czy widzieliście, tydzień temu internet biegło nagranie z portalu iświnioujście.pl. iświnioujście.pl, najlepsza strona w internecie. Ale kochani, bądźmy poważni. Ostatnio internet obiegło nagranie, jak armia meduz dokonuje inwazji na polską plażę. Możecie sobie pomyśleć, że tam meduzy wypłynęły, bo się chciały zabić, albo jakiś tam inny bzdurny powód. Ale prawda jest taka, że meduzy nie wypłynęły na plażę bez powodu. Meduzy wypłynęły na plażę dlatego, że ich naczelnik, Meduza Official, kazał im dokonać inwazji i wyruszyć na Toruń. Jest tylko jedna osoba, która może się równać z Meduzą Official i to jest potężny streamer Daniel Arcymak z kanału Daniel Zaklinacz. Nie wiem, czy pamiętacie, jakie zamieszanie było, jak tylko jedna meduza wyruszyła w stronę domu Daniela Arcymaga i rzuciła tam butelką. Teraz wyobraźcie sobie setki, jeżeli nie tysiące meduz, które naraz rzucają butelkami w okno na urzędniczej. W ogóle, gdzie jesteście teraz, zwolennicy imigrantów, kiedy niepolskie meduzy zalewają nasze polskie plaże? 1-0 Wyborcza, tak się kończy nieprzyjmowanie mnie do waszej sieci partnerskiej. Nawet jeżeli te meduzy wydają się ładne, nawet jeżeli wydają się miłe, nawet jeżeli powiedzą wam dziewczyny, że dadzą wam tulipana, to nie zbliżać się nawet na kilometr, bo tulipan w przypadku meduzy nie równa się kwiatek. Nasz potężny wywiad na szczęście zinwigilował meduzy i ustalił, że kiedy meduzy doczołgają się w końcu do Torunia na urzędniczą, rozpocznie się potężne bombardowanie. Daniel Czarodziej uciekł się już do potężnych czarów i wezwał potężnego demona Gohabala. Pamiętajcie, że powiedziałem wam o tym przed Uwaga TVN. Szykuje się bardzo potężna bitwa. Jeżeli ktoś z was będzie w tym czasie w okolicach Torunia, to najlepiej się nie zbliżyć, bo te meduzy mogą pierdolnąć butelką. W ogóle, co to jest za nielegalna imigracja? Polska dla Polaków, Świnoujście dla świnia.